Witam Państwa w programie Tło Wydarzeń. Ostatnio w naszym mieście, w Koszalinie, mówi się dużo na temat drzew. I dzisiaj porozmawiamy o drzewach z kimś, kto jest na pewno kompetentny w tym zakresie, bo moim i Państwa gościem jest Dagny Nowak-Staszewska, która jest botanikiem, architektem krajobrazu, a także prowadzi bloga i profil na Facebooku Botaniczne Inspiracje. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Ostatnio dużo się mówi, tak jak wspomniałem na początku, o drzewach w mieście, więc okiem przyrodnika, z perspektywy botanika, co można powiedzieć, jaką funkcję sprawują, poza oczywiście funkcjami estetycznymi, drzewa w mieście? No, to jest trochę rozległy temat, bo one ekonomicznie są nam potrzebne. To, co jest oczywiste, to oczywiście dostarczenie tlenu. Szacuje się, że takie przeciętne drzewo alejowe, czyli na przykład w przypadku Koszalina może być na przykład jakaś lipa wzdłuż dróg, będzie produkować około 118 kg tlenu w ciągu roku, gdzie człowiek potrzebuje około 176. No to jest ta oczywista rzecz. Druga, mniej oczywista, chociaż mieszkańcy, którzy mają to szczęście, że drzewa są przy ich domach, odczuwają to, że wpływają na temperaturę i w ciągu lata, i w ciągu zimy. Latem, gdy jest upalnie, przy drzewie jest po prostu chłodniej, ono oddaje wodę. Zimą lepiej będzie z kolei chronić budynek przed obniżeniem temperatury. Walory takie, że to ochrona, bariera akustyczna, chroni przed wszelkimi pyłami, problemach smogu, który pojawia się w mieście. Tutaj pochłaniają amoniak czy ten formaldehyd, o którym też jest głośno. No i może mniej widoczna rzecz, ale ekonomicznie bardzo ważna, czyli retencjonowanie wody deszczowej. W miejscu, gdzie rosną drzewa, gleba lepiej po prostu pochłania wodę i mniej trafia do kanalizacji, więc to też jest plus. Z dodatkowych rzeczy są badania, które mówią o tym, że gdy drzewo rośnie bezpośrednio przy drodze asfaltowej, to ta masa asfaltowa ma dłuższy czas rozkładu. Normalnie utrzymuje się około 7 lat i wtedy wymaga jakichś tam napraw przy drzewie. Przez to, że jest właśnie zacienione, może przetrwać do 20. Mówiłeś o walorach estetycznych, ale warto powiedzieć, że zieleń faktycznie łagodzi obyczaje. I są badania zarówno na terenie Holandii, no i oczywiście amerykańscy naukowcy udowodnili, że w miejscu, gdzie zieleń występuje, to ten poziom takiego uspokojenia, wyciszenia, agresji spada aż o 52%. Jest to też miejsce takie edukacyjne, poznawcze dla najmłodszych. To każdy rodzic wie, że dziecku tłumaczy, że tu jest listek, tu jest, tak tłumaczymy, dzieci są naturalnie ciekawe przyrody, więc to jest ten pierwszy kontakt właśnie w postaci zieleni miejskiej w przypadku dużych aglomeracji. No i to, co teraz czujemy, bo mamy okres pandemii i tereny zielone są tym jedynym miejscem, gdzie możemy uczęszczać bez maseczki, tak? I gdzieś zdobywamy odpoczynek od trudnej sytuacji, więc to wyspokojenie też jest potrzebne. Walory estetyczne, tak, jak najbardziej. One też, zieleń drzewa, o których mówimy, mogą wzmocnić daną architekturę. Mogą też przykryć to, co nie jest estetycznie wartościowe. To na pewno. No i co jest najważniejsze, zwiększa się bioróżnorodność w całej takim ekosystemie miejskim. Nawet w Koszalinie, jeżeli przechodzimy koło lip, o nich była mowa,
no to widzimy kowale bez skrzydła, czyli takie drobne czerwone robaczki, łatwo je zobaczyć, one się już obudziły. Słyszymy ptaki, tak one gdzieś przecież gniazdują. No i to są właśnie drzewa. Im większa jest różnorodność biologiczna, tym ta tkanka miejska pod względem ekosystemu jest po prostu zdrowsza. Czyli tych plusów jest naprawdę bardzo dużo, no ale często z drzewami też się żegnamy i po prostu widzimy, czy to w mieście, przy chodnikach, czy w parku, po prostu ścięte drzewa. I tutaj na pytania, dlaczego tak się dzieje, często włodarze odpowiadają, że taka jest potrzeba, bo te drzewa są już chore, są już stare, przyszedł na nie po prostu czas i to jest działanie prewencyjne, bo jeżeli przyjdzie jakaś wichura, to wtedy takie drzewo już stare, osłabione może po prostu się złamać i na przykład na kogoś spaść. Czy rzeczywiście można tak określić ten wiek drzewa i ten moment, kiedy już przyszedł czas na to drzewo po prostu i trzeba ściąć to drzewo, bo rzeczywiście jest chore i stare? Czy to może też po prostu jest kwestia dobrej pielęgnacji? Jeżeli się dobrze pielęgnuje takie drzewo, to ono dłużej posłuży po prostu społeczeństwu. Mówiliśmy o bardzo dużych zaletach drzew w mieście i w ogóle zieleni, ale to, co jest bardzo istotne, to zieleń generuje, zieleń miejska jest kosztowna. To są duże koszty utrzymania. I na to, jeżeli chcemy mieć odpowiednio zachowaną zieleń, no to musimy się liczyć też z kosztami. Niestety one zawsze, te koszty przegrywają sytuacją, kiedy trzeba wyremontować jakąś drogę, bądź budowane są miejsca postojowe. No to są jakby rzeczy, które jeszcze w społeczeństwie stanowią wyższy priorytet niż zieleń. Stąd no ta zieleń starodrzew, który widzimy w parku, no nie zawsze był pewnie odpowiednio pielęgnowany. I to nie jest problem tylko Koszalina, tak? Bo to jest problem w ogóle w dużych miastach. Koszty poniesione właśnie na utrzymanie dojrzałych drzew. Druga rzecz, jaka się pojawia w parku, to jest zamieranie jesionów i to jest coś, co odbywa się już od ponad 10 lat i związane ze zmianami klimatycznymi i chorobą, która pojawiła się i dotyczy tego gatunku. No i faktycznie te jesiony i korona mają bardzo mocno przesuszoną, opadają gałęzie, no i stanowią one zagrożenie, więc patrząc na to, na te wycinki, myślę sobie, że one, mam nadzieję, że zawsze są poparte argumentami i dokonywana jest taka wstępna ocena przed wycięciem drzew. I to mówimy o drzewach w parku. Priorytetem w parku jest zawsze bezpieczeństwo. I tutaj bezwzględnie drzewa, które znajdują się przy alejach, ocena ich stanu zdrowotnego, jeżeli tylko wskazuje na jakieś niebezpieczeństwo, no to drzewo wymaga najczęściej wycięcia. Często mówi się, że można byłoby przeprowadzić jakieś prace arborystyczne, czyli pielęgnacyjne, tak jak to nazwałeś, takie cięcie koron. Trzeba jednak pamiętać, że to są bardzo drogie zabiegi. I nie zawsze dają one pewność, że to drzewo może pozostać przy alei. Dążę do tego w tym wywodzie, że trzeba zaakceptować, że część drzew, które ma wyraźne ubytki, które ma duży posusz w koronie, jest taniej i faktycznie, co mówisz, łatwiej wyciąć, ale za tym powinno pójść oczywiście następne nasadzenia. Ale jeżeli mówimy też o drzewach w parku, które nie rosną przy alejach, są gdzieś na poboczach, to jest taka debata społeczna, która od dawna trwa gdzieś tam wśród przyrodników, ale też wychodzi już troszeczkę poza krąg osób zajmujących się zielenią, że troszeczkę zmienia się nasz sposób postrzegania tej zieleni miejskiej, że to już nie muszą być takie parki idealnie zadbane, że dopuszczamy, że one będą miały charakter dziki.
taki bardziej naturalny. A co za tym idzie, te drzewa nie będą idealnie wypielęgnowane, ale my musimy przyjąć pewne ryzyko, że nie będziemy się po tym parku poruszać już tak zupełnie swobodnie, a jeżeli to robimy, no to trzeba się liczyć z tym, że drzewo naturalnie może stracić gałęzie. No, no istnieje jakieś zagrożenie. To nie jest duże zagrożenie, żeby to była jasność. Tak? To nie jest duże, ale no jeżeli łykamy paracetamol, to trzeba przeczytać ulotkę. No i kiedy wchodzimy do parku, to trzeba przeczytać regulamin tego parku i dowiedzieć się, co się stało. Mhm. Więc to też trzeba gdzieś wyliczyć. Natomiast inną zupełnie rzeczą są drzewa przy drogach, które często trafiają pod ten przysłowiowy topór przez to, że po prostu kolidują z inwestycją. Tak? I to tutaj jest największy opór społeczny, że można było inwestycje inaczej zaplanować, tak aby drzewa zachować, nawet jeśli nie są one estetycznie jakoś wyjątkowe. Co jeszcze warto powiedzieć? Już mamy i tak koniec czasu prawie naszej audycji, bo tutaj długo można by było o tych drzewach mówić. Rzeczywiście to bardzo ciekawy i rozległy temat. Może jeszcze będzie okazja, żeby dłużej o tym porozmawiać, no ale tak o tych podstawach, o tych zaletach drzew i o... Ale jeszcze właśnie tego muszę. I jeszcze jeden argument na koniec, tak. Może nie argument, ale taka jedna rzecz, która chyba najbardziej chyba przeszkadza, to brak komunikacji. Bardzo fajnym pomysłem jest to, co robi Wrocław. W każdym miejscu, gdzie odbywa się jakaś inwestycja, jest prosty baner. Wrocław przebudowuje się, robimy to i to, jest jakaś wizualizacja. I w momencie, kiedy wchodzimy do parku i widzimy taką wycinkę, która no, czujemy, że coś złego się dzieje, to zabrakło takiej bezpośredniej informacji, że robimy to, ponieważ wytniemy tyle drzew. No, taka prosta komunikacja i to chyba by troszeczkę emocje w mieście wyspokoiło. To już też sprawa do naszego Urzędu Miejskiego. Pewnie przy najbliższej okazji także o tą komunikację pomiędzy urzędnikami a mieszkańcami poruszę, ale to już przy innej okazji. Dzisiaj rozmawialiśmy o drzewach, o zieleni miejskiej z Dagny Nowak-Staszewską, która jest botanikiem, architektem krajobrazu oraz prowadzi bloga i profil na Facebooku pod nazwą Botaniczne Inspiracje. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.